II Księgi Samuela. To, jeśli ktoś nie wie, to jest Stary Testament. Druga Księga i rozdział 9. Pozwolę sobie przeczytać dość szybko. Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba, tego wezwano do Dawida, który zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział, sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana kulawy na obie nogi. Zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka on w domu Machira, syna Amiela w Lodabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amiela z Lodabar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł, Mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca, Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka, ty sam zaś będziesz jadł u mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem. Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula i rzekł do niego, wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie i twoi słudzy i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego pana, lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. Syba rzekł do króla, wszystko, co rozkazał mój pan król, to twój sługa uczyni. I Mefiboszet jadł u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Mefiboszet zaś miał małego synka imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu Syby byli sługami Mefiboszeta. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jeruzalemie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla. Był zaś kulawy na obie nogi. Drodzy, taką historię. Kiedyś pewnego dnia zostałem wezwany do domu pewnego człowieka. Trwał w pewnym ciągu i dostawał już objawy, manifestowały się objawy deliryki i rodzina, właściwie matka, zawołała, bym udzielił pomocy. Był to chłopak, który pracował w Szwecji, nieźle zarabiał, prowadził poważną firmę. Kiedy wracał do domu, nadrabiał to, czego tam nie mógł robić. Więc te 2 tygodnie pobytu były 2 tygodnie picia. Jeśli 3 tygodnie, to prawie 3 tygodnie. Ale trzeba było kogoś stawiać na nogi, ponieważ rodzina mówiła, doktorze, postaw, bo pojutrze już odjeżdża czy odlatuje. Ale tu była sytuacja, kiedy wezwano mnie, już było dość późno, więc to, co trzeba, wziąłem z sobą i kiedy zaszedłem do tego domu, matka i on sam mówi, doktorze, nie mogę spać, dręczą mnie demony, dręczące myśli, które nakazują mi popełnić samobójstwo. Skocz, powieś się, zabij się. Przychodzą w postaci odrażających stworów, których nie mogę się pozbawić. Poza tym nie śpię już kilka dni. Nie mogę spać. Przede wszystkim pomóż mi. Powiedziałem tak, że ja znam tego, który jest większy niż to, co jest w tobie. Ten, którego ja znam, ma na imię Jezus. Mój Jezus, który mnie wysłuchuje, kiedy się modlę, jest większy niż twoja bezsenność. Jest większy niż te myśli, niż te stwory czy demony, które dręczą cię od iluś tam szczególny sposób, od iluś dni. Zrobiłem to, co powinienem zrobić, przynajmniej na moją medyczną wiedzę i później już była tak prawie koło północy, mówię, pomodlę się.
pomodlę się o ciebie. Więc położyłem ręce i w imieniu Pana Jezusa zgromiłem te demony, które dręczyły jego umysł. I nakazałem, by bezsenność odeszła. Więc będziemy mieli tu spotkanie jutro o osoby i ci, którzy są w jakiś sposób czymś dręczeni. Może być to bezsenność, może być strach, może być pożądliwość pewnych rzeczy. Może powracasz do pewnych rzeczy, do których nie chciałbyś, albo od czegoś byś chciał być wolny. Od przekleństwa, od pornografii, od złych myśli, od różnych rzeczy, od porywczych wypowiedzi albo nieopanowanych nerwów. Wierzę w imieniu Pana Jezusa jest uwolnienie. Jezus, którego głoszę, Jezus, którego głosimy w tym miejscu, Jezus, który jest tu, jest opisany, jest większy niż jakakolwiek opresja. Nasz Jezus to nie jest figurka z ogródka wzięta. Nasz Jezus nawet nie jest wysadzany diamentami. To jest potężny Bóg, pełen chwały, którego niebiosa i niebo nie są w stanie ogarnąć. I ten wielki Bóg z jednej strony dotyka się naszych serc i objawia się, kiedy wyznajemy z wiarą Jego imię. Więc pomodliłem się o Niego i odjechałem. Na drugi dzień spotyka mnie ta mama Jego po gdzieś koło 12. Tak jak nie mógł przez 4 dni spać, tak spotykając mnie już prawie przed południem, mówi: doktorze, jeszcze śpi. Na drugi czy trzeci dzień, jeszcze troszkę dalej, znowu się gdzieś tam spotykamy, mówi: doktorze, spał chyba do drugiej, do trzeciej godziny. Chwała Bogu! Chwała Panu Jezusowi! Bogu, który działa, który jest dzisiaj tym samym Bogiem. Bogiem, który jest Bogiem chwały i mocy, który ma moc odmienić życie człowieka. Do tej historii, którą przeczytaliśmy, jest to niezwykła, niezwykle wzruszająca historia, ale pokazująca o to, jak dobry jest Bóg, jak łaskawy i miłosierny jest Bóg. Oto mamy historię pewnego człowieka, mamy króla Saula, jego syna Jonatana, którzy już w tym momencie nie ma ich. Jest przyjaciel Jonatana, Dawid. Dawid i Jonatan byli w bardzo bliskiej relacji. Ale w pewnym momencie ich drogi się rozstały. Oto Saul występował ostro przeciwko Dawidowi. Dawid był tym, który miał być następcą. Miał to przekonanie w swoim sercu. Ale nim do tego momentu doszedł, wiele trudnych okoliczności wydarzyły się w jego życiu. I doszedł, i nadszedł ten dzień, kiedy Dawid został królem. Był taki zwyczaj, że nowy król, taki zwyczaj czasem jak w świecie zwierząt, że nowy król, władza nowego króla wymieniały nie tak delikatnie jak u nas, ale często mieczem wymieniały władzę poprzedników. Więc często tracili życie poprzednicy. Więc ludzie z domu poprzedniego króla, czyli z domu króla Saula, musieli uciekać, ukrywać się, bowiem wiedzieli, że to grozi im ich życiu. I taka historia dotknęła księcia o imieniu Mefiboszet. Jonatan, syn Saula, miał syna Mefiboszeta. Zginął ojciec, zginął Jonatan. Powstał nowy król. A więc w powietrzu wisi zagrożenie. Niebezpieczeństwo dla potomków tej rodziny królewskiej. I oto już nie ma księcia Jonatana. I także mały książę Mefiboszet, o którym tu czytamy i będziemy troszkę mówić, jest też zagrożony. I kiedy ten chłopak miał 5 lat, to ta historia się wydarzyła, a więc cofamy się troszkę do innych rozdziałów wcześniej. Gdy ten chłopczyk miał 5 lat, jego opiekunka, gdy nadeszła wieść o śmierci Saula, czyli dziadka,
I śmierci Jonatana, czyli ojca, zabrała go piastunka, opiekunka, aby uciekać. Uciekać z tego powodu, o którym powiedziałem. Niebezpieczeństwo. Robiła to w pośpiechu. Lecz w pośpiechu tej ucieczki on wypadł jej, nie wiemy z jakiej wysokości, czy ze jakiegoś zwierzęcia, upadł ten chłopczyk i okulał. Też nie wiemy dokładnie, ale Biblia wyraźnie mówi na dwie nogi. I nazywał się Mefiboszet. Kulawy chłopczyk, ale właściwie książę, w którego żyłach płynie książęca krew. Ucieka. Wywożą go gdzieś. I oto czytaliśmy 9 rozdział, gdzie już to jest ileś lat dalej. Oto dorosły jest Mefiboszet. I czytamy o nim, że Mefiboszet mieszka w miejscowości Lodabar. Oto, i teraz będę mówił do serca waszej wyobraźni. Oto książę. Oto człowiek z linii królewskiej. Od wielu lat się ukrywa. Jest nieznany. Jest kulawy. Mieszka z drugiej strony Jordanu. Słowo Lodabar, Lodabar to znaczy miejsce, w którym nie ma, brakuje jedzenia. Lodabar znaczy brak pastwisk. Lodabar znaczy miejsce suche. Brak miejsca. A więc możemy powiedzieć, że mały książę gdzieś wyrósł w miejscu braku. Rósł, jego życie było w strachu, w obawie, w niepewności, czy nie straci życia. A więc to życie jego było w braku. Było to życie po drugiej stronie Jordanu. W miejscu posuchy, w miejscu pustynnym. I pewnie przez pewien czas, drodzy, kiedy znajdujemy się w pewnym miejscu, to nasze życie uznajemy za normę. To życie, które ty i ja masz, to życie ludzkie, człowiecze, uznajemy za normę. Uznajemy, że tak ma być. I gdy na tym tle pojawia się nauka, wieść, dobra nowina o innym rodzaju życia, to ta nauka, czy te myśli, jakby spychamy je, ponieważ to, co normalne w cudzysłowie, uznajemy za rzeczywistość prawdziwą. Gdy tymczasem Bóg mówi, że to, czego ty i ja doświadczamy tu w życiu, to, czego doświadcza ludzkość, Biblia mówi, tak nie miało być. W Bożym zamiarze nie miało być bólu. Wszelakiego rodzaju. W Bożym zamiarze nie miało być cierpienia. W Bożym zamiarze nie miało być wyzysk jednego przez drugiego. Panowanie jednego nad drugim. W Bożym zamiarze nie miało być gniewu, strachu, lęku, śmierci, samotności, odrzucenia. W Bożym zamiarze nie miało być pogardy, akceptacji, cierpienia, bólu.
W Bożym zamiarze tak nie miało być. Drodzy, historia Mefiboszeta i to, co czytaliśmy w tym 9 rozdziale, to pewien obraz człowieka albo ludzkości bez Boga w sercu. Drodzy, my tu nie zamierzamy mówić o lepszym kościele. My nie zamierzamy mówić o jakiejś nowym wyznaniu czy nowej religii. My zamierzamy mówić o pełności człowieka, ponieważ człowiek bez Boga jest niepełny. Kiedyś jeden z historycznych fizyków przed laty, tam nie wiem, 200 czy iluś, powiedział, że człowiek bez Boga ma w środku dziurę kształtu Pana Boga. I przez całe życie próbuje tę dziurę czymś wypełnić, ale nie zazna pokoju i sensu, dopóki, bo tylko w tą dziurę pasuje Pan Bóg. Nie krzyżyk, nie kapliczka w ogródku, nie krzyżyk nad drzwiami, nie medalik na szyi. Mówię Jezus w swoim sercu, Jezus w życiu człowieka. A więc Mefiboszet jest jakimś obrazem ludzkości człowieka bez Boga. A więc, kiedy byśmy tak popatrzyli na Biblię, gdybyśmy popatrzyli tak, jak Boże Biblia mówi o tym, to przez grzech pierwsi ludzie, a byli nim, pamiętacie, jak on miał na imię? Adaś, a ona Ewusia. Adam i Ewa to byli ci pierwsi, czyli odeszli od Pana Boga. Jak gdyby poprzez grzech, jakby tego ich obrazem jest Mefiboszet. Co zrobił Adam z Ewą? Słyszymy czasem, że popełnił straszny grzech. Popełnili grzech. Ale wiecie, gdybym powiedział, czy zerwać jabłko z ogrodu księdza, to taki wielki grzech, nie odpowiadajcie mi. Ja użyję takim tradycyjnego sposobu myślenia. No nie, doktorze, no to nie jest wielkie, rzeczywiście. A w istocie to się stało, nieposłuszeństwo. Ale drodzy, to mówiło coś więcej. Tak naprawdę, czy to był owoc ten, czy banan, czy pomarańcza, czy jabłko, to nie jest ważne. Ale pierwsi ludzie podeszli do Boga, i poprzez ten gest, co zrobili, powiedzieli tak, posłuchajcie. Bez Ciebie, Boże, ja sobie znajdę takiego męża, że będę szczęśliwa do końca życia. Nie podnoście ręki, ilu z Waszych domów małżeństw się rozpadło. Co oni zrobili? Bez Ciebie, Boże, my będziemy tak zarządzać fajnie krajem, że będzie obfitość, służba zdrowia będzie wspaniale działać, ludzie będą uprzejmi, będą serdeczni, nikt się nie będzie wściekał w kolejkach, wszyscy będą rozdawać uśmiechy. Już pierwsi ludzie, już pierwsze pokolenie, Kain i Abel, zabija jeden drugiego. Nie oglądali kryminałów, nie oglądali horrorów. Grzech to pewna moc diabła. Kiedy pierwsi ludzie powiedzieli Bogu, my bez Ciebie, my sami będziemy wiedzieć, jak żyć. Ale inspiratorem tego był diabeł. Kiedy mówili Bogu nie, to mówili diabłu tak. I dlatego, kiedy Jezus był kuszony przez diabła na pustyni, Jezus usłyszał, mam władzę nad nimi i ta władza nad nimi została mi przekazana. A więc grzech, drodzy, kiedy mówimy zabić, kłamać, cudzołożyć, to są tylko tak naprawdę skutki
tego wszystkiego. A więc ty i ja, i my, i ludzkość doświadcza tych skutków. Wojny, bezprawie, samotność, rozwody, dzieci, które cierpią z powodu rodziców, dzieci, które są wykorzystywane, kobiety, które są sprzedawane i czy wiele innych, bardziej czy mniej odrażających rzeczy są skutkiem tej władzy, jaką ma diabeł nad grzechem, nad sercem człowieka. A więc Mefiboszet jest tu dla nas jakimś takim obrazem, że przez grzech w jakiś sensie każdy człowiek, przez grzech w jakimś obrazie każdy człowiek jest takim Mefiboszetem. Jesteśmy w miejscu po drugiej stronie. Jesteśmy po niewłaściwej stronie. W jakimś sensie jesteśmy w Lodabar, w miejscu pustynnym. Jesteśmy w miejscu braku. Ilu z was dzisiaj mówi i tęskni? Może brak ci ciepła drugiej osoby, miłości. Może twoje dziecko o tobie zapomniało. A może twoje dziecko występuje przeciwko tobie. Albo ci, którzy winni ci zapłacić tyle, ile wykonałeś. Nie dopłacili ci, wręcz okradli ciebie. Jesteśmy w miejscu braku. W jakimś sensie ludzkość jest kulawa. Nie tylko na jedną, ale nawet na dwie nogi. Mówią pokój, pokój. A zamiast tego jest więcej wojen, wojen. Więcej ludzi już zginęło, już dawno to przeszło, ileś tam, 10 czy 15 lat temu, w czasie tak zwanego pokoju, niż w czasie II wojny światowej. Jesteśmy kulawi w myśleniu, w decyzjach. Tylko 31 grudnia sobie złudnie obiecujemy albo złudnie oczekujemy, że w nowym roku będzie lepiej. To jak gdyby gonić znikający punkt. Gonić coś, czego nie dogonimy. Żyjemy w poczuciu fałszywego bezpieczeństwa albo coraz mniejszego bezpieczeństwa. Mefiboszet w jakiś sposób żył w strachu. Czy jeśli nie wykryją, że jest jeszcze ktoś z tamtej linii, czy nie zostanę skrócony o głowę? Dzisiaj możesz żyć w obawie o twój poziom cholesterolu. Możesz żyć w obawie o twój poziom glukozy. Może żyjesz w obawie o twój wynik histopatologiczny, który ma przyjść w środę. Czy ten, co do tyłu, czy ten, co do przodu. Dzisiaj informacje są pełne strachu. Pełne lęku. Przed paru lat w Stanach Zjednoczonych pewien człowiek postanowił założyć gazetę i założył, że będzie przekazywał przede wszystkim dobre rzeczy, których się dzieje całkiem niemało. Gazeta się nie utrzymała. Nie utrzymała się. Dlatego, że nasza natura jakby żąda igrzysk, krwi, zabawy. Z jednej strony nie chcemy oglądać, ale oglądamy. Nie chcemy słyszeć, ale na pierwszych stronach czytamy, oto syn zadźgał swoją matkę. I nie raz, 25 razy. Zło. Kulawi. Ty sam widzisz swoje własne życie. Jesteśmy po drugiej stronie Jordanu. Taki nie był Boży zamiar. Taki nie był Boży plan. Ale i w tym obrazie widzimy
to miłosierdzie Boga w osobie króla Dawida, który myśli poprzez to, kim był Jonatan dla niego, by dosięgnąć to pokolenie Jonatana, w tym wypadku Mefiboszeta. Oto Bóg od samego początku, kiedy człowiek wypadł z tej gry, kiedy człowiek nie tylko dał psztyczka, ale wymierzył cios Panu Bogu, mówiąc, my sobie sami damy radę. My bez siebie będziemy jak Bóg. Będziemy znać dobro i zło. My sobie ułożymy życie. My sobie sami założymy firmę. My sobie założymy dom, rodzinę. My sobie sami siebie wychowamy. Drodzy, czy słyszeliście, by ktoś oskarżał o cokolwiek diabła? Ale dziesiątki razy słyszę, jak ludzie oskarżają Pana Boga. Że Pan Bóg jest winny za pogodę. Że Pan Bóg jest winny za ośmięcim. Gdzie był Bóg, kiedy działy się te ohydne, straszne rzeczy, które tu i ówdzie, nie ówdzie, często oglądamy wręcz na żywo, które się dzieją gdzieś tam w innych krajach. To jest ta zwodnicza sztuczka diabła. To nazywa się być zwiedzionym. Pamiętam, jako dzieci, czy młodsi ludzie, może nie jeden z was, może do tej pory, oto idzie dwóch, trzech ludzi, gdzieś tam z przodu, jakiś dwóch kolegów, czy trzech idzie z tyłu i ktoś tam kogoś pyk w ucho. A ten się odwraca i właściwie zaczepia tego, który był w tym akurat niewinny. A co ty się do mnie przyczepiasz? Atakujemy Pana Boga i obwiniamy. Gdy ten, który jest głównym sprawcą nieszczęścia, biedy, tego Lodabar, o którym Biblia mówi, którego naturą jest kłamać, którego naturą jest nie dać pokoju, którego naturą jest pogrążyć człowieka w smutek, w zgryzotę, w walkę z samym sobą, z sąsiadem, z mężem, z żoną, z własnymi myślami, a nawet ze swoim własnym ciałem. Diabeł hasa sobie, póki co jeszcze po ziemi. Ale on mówi, została mi ta władza dana. Ale Bóg od samego początku przygotował swój plan. Oczywiście patrząc w wymiarze ludzkim, są to lata czy nawet wieki, ale Bóg ma plan dla ciebie. Bóg tak nie miało być. Nie oskarżaj Boga. Oto czytamy, że kiedy Piotr głosił po zesłaniu Ducha Świętego, czy po uzdrowieniu tam człowieka któregoś, mówi, że od Boga przychodzi odnowienie. To słowo inaczej mówi odświeżenie. Tak jak w żar, który jest, jedziesz, otwierasz szyby, czy włączasz klimatyzację. Wow. Odświeżenie. Inaczej zaczynasz myśleć, mówić, czuć się. A więc grzech, który w istocie był nieposłuszeństwem, w istocie był receptą dla człowieka na niezależność, sprowadził zapomnienie, wstyd, uczucie odrzucenia. Czy ktoś jeszcze myśli o mnie? Ileż to razy słyszałem tę odpowiedź? Czy Bóg widzi mnie? Bo to jest to samo. Czy Bóg widzi moje wdowieństwo? Samotność. Ja wiem, poprawnie, teologicznie, ty powiesz tak. Tak, wiem. Ale popatrz, jak się czujesz. Oto, czy Bóg o mnie pamięta? Oto ten, który był z linii królewskiej,
którego żyłach płynęła krew królewska. Zamiast być tam, jest tu. Dlatego Bóg Ojciec z takim wielkim zaangażowaniem, jakby z góry patrzył się i podjął działanie przez Pana Jezusa, by odnowić czy odświeżyć Twoje i moje życie. By coś dokonać w Tobie czy i we mnie, w naszym wnętrzu, w naszym sercu. On o Tobie pamięta. Chociaż Ty masz inne wrażenie, inne myśli. Oto Mefiboszet, królu, czym jest Twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa? Kiedy ktoś mówi to słowo, kiedy to ktoś tak siebie określa lub podobny przymiotnik używa, to w tym głosie brzmi: jest mi smutno. Nie myślałem, że tak moje małżeństwo się ułoży. Nie myślałem, że tak moje życie się potoczy. Czuję się odrzucony. Tak naprawdę mam co jeść, mam gdzie mieszkać. Chociaż nie zawsze, nie każdy. Czasem i tego może brakować. Ale brak ci tego poczucia satysfakcji, tego sensu życia. Skąd wyszedłem? Kim jestem? I dokąd idę? Gdybym zadał pytanie, dokąd idziesz? Co byś na to odpowiedział? Oto Dawid pytał się, gdzie on jest? I to pytanie nie jest pytaniem geograficznym. Tu może tak brzmieć. Ale kiedy Bóg się pytał Adama, kiedy wszechwiedzący, przecież nie może być niewiedzący, kiedy się pytał Adamie, gdzie jesteś, to nie było to pytanie, że Bóg nie wiedział, gdzie jesteś. Kiedy Bóg się pyta, Mario, gdzie jesteś teraz? Janino, Marku, Kazimierzu, Stanisławie, gdzie jesteś? To On zna dokładnie Twój adres, pod jakim mieszkasz. On wie, jakie masz pieniądze, jakie zdrowie, czy ich masz, czy nie masz. Ale właściwie On jak gdyby mówi, Marku, Kazimierzu, Janino, to miejsce, gdzie Ty jesteś, to nie jest to miejsce. To tak jak czasem ojciec czy matka do rodziny, do swojego syna, córki, taki daje obraz. Kiedy nie układają się relacje, kiedy chłopak czy dziewczyna żyje tak, jak żyje i gdzieś dochodzi do jakiegoś spotkania i staje któryś z rodziców i mówi, gdzie ty doszedłeś? Albo jedno do drugiego mówi, do czego myśmy doszli? Właściwie co ja mam w życiu? Mam 30 parę lat. 40 parę lat. Właściwie cały mój majątek to ta reklamówka. Czyli jak gdyby Bóg nie drwi z ciebie i nie drwi z nas, ale jak gdyby mówi, dziecko, moim planem nie jest to miejsce. Dla ciebie jest życie po tej drugiej stronie Jordanu. Moim zamiarem nie było to, kiedy mówił do Adama, byś w pocie czoła robił, byś w bólach rodziła, by przyszły choroby, by przyszła śmierć, by przyszło ból, cierpień. Gdzie ty jesteś? Podobne pytanie zadał Dawid, pytając się o
Mefiboszeta. Książę. Człowiek z krwią królewską został okradziony z nadziei, godności, sensu życia. Ale do tego chciałbym jeszcze przez chwilę powiedzieć kilka zdań do osób, które doznały też coś jak Mefiboszet. Nie chcę przerzucić całkiem odpowiedzialności na Twoich opiekunów. Bowiem Mefiboszet jako dziecko został upuszczony przez opiekunkę. Mam w kościele pewną osobę, która się podnosi i bardzo małymi kroczkami. Dlatego, że została upuszczona, ale nie, powiem, opuszczona. Bo kiedy się urodziła, matka i ojciec zostawili ją w szpitalu. Przez parę miesięcy nikt jej nie chciał, tego dziecka. Później zaopiekowało się tak zwane państwo. I wyrastała gdzieś tam w domu małego dziecka. I pytam się, Aniu, co pamiętasz z tamtego okresu? Pamiętam już może jako 5-letnia, 6-letnia dziewczynka, która byłam w tym domu opieki i stałam przy oknie i czekałam, kiedy przyjdzie mój tato albo mama. A później wziął ją pewna pani, nowa mama, nowy tatuś, kiedy miała już troszkę więcej. I mówiła, że on był lepszy, ona nie była dobra. I gdy miała lat 17 czy 18, pojawił się listonosz, który popatrzył jej głęboko oczy, a ona w niego. Zobaczyła, że ten człowiek to pewnie ktoś, kto ją bardzo kocha, bo tak jej powiedział. Wprawdzie nie miał dwóch z przodu zębów, ale powiedział, że ją kocha. Zostawiła ten dom i weszła w związek z tym mężczyzną, parę lat starszym, który później nadużywał alkoholu. Później na oczach innych dzieci próbował straszyć czy wieszał się na żerandolu. Ania do tej pory nie może się podnieść z tego bólu zranienia. Niewiele trzeba, by ją obrazić. Ma wrażenie, że nikt jej nie kocha. Ma wrażenie, że no pastor ją kocha, pastorowa, jeszcze tam kilka osób. Lodabar. I ty być może ktoś z was jest w tym miejscu, kogo z was ktoś w jakimś sensie upuścił. Może nikt cię nie nauczył, może być uprzejmym. Może nikt cię nie nauczył, co to znaczy pracować. Może nie nauczono cię odpowiedzialności. Może twój ojciec na twoich oczach nie mówił do mamy. Był tyranem. Może nie słyszałeś, jak niedawno odwiedziłem pewnego chłopaka w więzieniu. Jechałem i odczułem, że tak powinienem zrobić. 170 kilometrów w jedną stronę. Skończyłem w połowie dnia pracy, żeby pojechać kawałek, żeby zdążyć. Jeszcze prosiłem, żeby dyrekcja mnie umożliwiła, bo wiedziałem, że nie wyrobię się w godzinach widzenia. On był po drugiej stronie szyby, a ja po drugiej. Ja z jednej, on z drugiej. Ileś miesięcy minęło i rodzina go nie odwiedza. Pytam się, jak się czujesz? Opuszczony. Kiedy mówię to, w jego oczach pokazują się łzy. Kiedy dzwonię do domu,
mój ojciec nie podnosi słuchawki. Ale wiem, drodzy, że z kolei jego ojciec, czyli dziadek, też w tamtym domu ktoś jego ojca opuścił. Kulawi rodzą kulawych. Kulawe myślenie rodzi kulawe teksty, kulawe życie, kulawe zachowania. Ale powiedziałem, Andrzej, będę się o ciebie modlił. Masz tu taką powiększoną Ewangelię Jana. Czytaj. Każdego tygodnia przeczytaj raz, a później drugi raz. Zamierzam pojechać drugi raz. A więc, drodzy, są rzeczy, których może doświadczasz nie wszystkie z powodu twoich własnych wyborów. Doświadczasz może rzeczy, które są skutkiem innych, którzy nie dopełnili tej roli, jaką winni dopełnić. Nie chcę powiedzieć, żeby nie zabrzmiało, że wszystko jest po tamtej stronie. Ale niejednokrotnie tak. Twoja opiekunka, twoi rodzice upuścili cię i wiele ci brakuje. Czyli złamany przez życie. I oto pojawia się ktoś taki jak Dawid. Król Dawid mówi, czy ktoś jest z domu Saula? Wiecie, co to znaczy, z domu Saula? Czy jest ktoś z domu mojego wroga? Czy jest ktoś z domu tego, który nastawał na moje życie, który występował przeciwko mnie, ponieważ jemu chcę okazać łaskę podniesienia i ratunku? Drodzy, Biblia pokazuje, że nasza pozycja przed Bogiem przez Chrystusa, bez Chrystusa, jest w pozycji buntu czy walki. Chociaż ty niby wprost nie mówisz, nie machasz pięścią przeciwko Bogu, nie plujesz na figurki nawet. Ale bez Chrystusa jesteśmy w takiej pozycji. Dlatego Bóg, dlatego Dawid mówi, bowiem chcę wyświadczyć mu łaskę Bożą. Oto pewien człowiek przyszedł do Pana Jezusa i mówi, Panie, kto może być zbawiony? Co mam robić? On wymieniał, no wymień co mam, no rób to, no to robię. I wtedy Jezus jeszcze mówi, a weź jeszcze sprzedaj i rozdaj to ubogim. I wtedy ten człowiek się zatrzymał. Tego nie zrobił. Nie analizujmy tej historii, bo to też ciekawa, ale później rozwija się rozmowa. I Jezus mówi do swoich uczniów, którzy to widzieli i słyszeli i mówi, co u Boga, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Ty i ja, żaden człowiek, nawet gdybyś co roku chodził na kolanach do Częstochowy, nawet gdybyś do Lichenia wysyłał swoją dziesięcinę każdego miesiąca, nie jest możliwą rzeczą, żeby człowiek kupił sobie, zasłużył, zaskarbił sam sobie zbawienie. Co u ludzi niemożliwe, Jezus mówi, u Boga jest to możliwe. I dlatego 2000 lat temu posyła z Pana Jezusa na tę ziemię. Nie po to, żeby ksiądz miał pracę. Posyła Pana Jezusa nie po to, żeby założył kościół katolicki, zielonoświątkowy, baptystyczny czy inny. Jezus nie przyszedł po to, by były święta Bożego Narodzenia, a w kwietniu czy tam w marcu, żeby były święta Wielkiej Nocy. Przyszedł, by odmienić twoje i moje życie. By odmienić los i wieczne przeznaczenie naszego życia. Nie przyszedł, byś powiesił medalik na szyi,
czy postawił w ogródku krzyż taki czy inny. On przyszedł, jeśli mu otworzysz swoje wnętrze, swojego serca, aby zamieszkał w twoim wnętrzu. Opowiem wam historię kolejną. Oto byłem pewien człowiek pojawił się w moim gabinecie. Nie widziałem go już dość długo, ale jak go zobaczyłem, to od razu zapaliła się pomarańczowa lampka. U tego człowieka jest jakaś poważna choroba. Więc bez żadnych badań od razu skierowałem, kiedy dowiedziałem się, że utracił ze 20 parę kilo w ciągu miesiąca, to powiedziałem, że to musi być bardzo poważna rzecz. Odesłałem go do szpitala. Więc w tym regionalnym szpitalu przebadano, stwierdzono, że coś tu jest na granicy żołądka i przełyku. Odesłano go do kliniki, potwierdzono, właściwie tu już niewiele nic możemy zrobić. Został odesłany, nazwijmy pan Kazimierz, do domu. I ten pan Kazimierz umierał właściwie powoli śmiercią głodową. Najpierw przechodziły małe kęsy, później przemielone, później papka, a później płyn. A później już i to prawie nie przychodziło. Ale spotykałem się z tym człowiekiem, ponieważ był w tej miejscowości, w której mam przychodnię, więc każdego tygodnia poświęcałem jemu pół godziny, może 40 minut, więcej nie. Odwiedzałem go i przez ten czas troszkę tematy medyczne, ale troszkę o Bogu. I najpierw powiedziałem o Panu Jezusie. Powiedziałem, że co to znaczy zaprosić Jezusa do serca. Jak zrobić, że pomodlimy się razem, tak jak wcześniej w modlitwie mówię, potraktujesz tę modlitwę jako twoją, ponieważ usłyszałem, że ale ja nie wiem, jak się pomodlić. Potraktujesz moją modlitwę jak twoją własną i będziesz mówił to ze szczerego serca. Z najgłębszego, szczerego serca. Nie do mnie, tylko do Boga. A więc z serca i do Boga. I z panem Kazimierzem zrobiliśmy to. Jeszcze wtedy siedział, troszkę wstawał. Ale już na drugi tydzień, kolejny tygodnie już tylko siedział. A już później tylko leżał. I za każdy tydzień, który odwiedzałem go, podtrzymywałem jego wiarę, wiarę w jego sercu. Nadzieję na niebo. Na pewność Jezusa. Na to, że i kto odda swoje życie, jego imię zostaje zapisane w Księdze Życia Wiecznego. To nie zmiana religii, to nie zmiana Kościoła, to przyjęcie życia Bożego do swojego serca. Przyjąć Jezusa, to przyjąć moc nad naszą słabością. Siłę, by mówić pewnym rzeczom nie. Siłę, która jest wyższa niż choroba. Przyjąć moc do mówienia pewnym rzeczom nie. Przyjąć pokój na bezsenne noce. Przyjąć opiekę, akceptację na odrzucenie czy zranienie. Jezus to osoba. Więc to może nie tak dynamicznie, ale to mówiłem, przekazywałem. I pewnego dnia, powiedzmy, minęło gdzieś ze 2 miesiące, pojawił się w moim gabinecie syn i synowa drugiego syna. Już widząc po stroju, zorientowałem się, że pewne pan Mietek umarł. I pan Mietek umarł. Nigdy o tym jemu nie mówiłem. Ale pan Mietek umierając powiedział, kiedy będę umierał, to chcę, żeby mnie pochował doktor Zabłocki. W tym kraju, jeśli ktoś podejmuje decyzję w tym obszarze, to znaczy, że tu w sercu jest przekonanie na 120%. I rodzina, będąc pod presją pozostałej części rodziny, jak później mi powiedziano, przyszła i mieliśmy 2 spotkania ewangelizacyjne. Jedno w domu pogrzebowym, a później lekarz Zabłocki na cmentarzu miejscowości, w której jego jest ośrodek, miejscowości, w której mieszka może ze 2000 ludzi i sąsiedzi, i którym powiedziałem. Być może się pytacie, dlaczego? A to dlatego, że tą siłę daje
przyjęcie Pana Jezusa do serca. Czy chciałbyś mieć takiego Jezusa w swoim sercu? Czy chciałbyś, żeby On wypełnił twoje wnętrze? Oto czytamy, że kiedy Dawid się pojawił, ten, który wyszedł nawet przeciwko wrogom swoim, przeciwko nam, dłużnikom, wychodzi Bóg. Boga nie przerażają rzeczy, które się wydarzyły w naszym życiu. Ale przerażają Go rzeczy, kiedy, jak mówiliśmy w poprzednim wykładzie, kiedy On podchodzi i mówi weź, a Ty mówisz nie. Ale pastorze, przecież ja nie mówię nie. Ja tylko mówię na razie nie. Na razie to jest to samo, co nie. Jezus powiedział, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Ten nie buduje, lecz burzy. A więc w swoim sercu chcieli powiedzieć Panu Jezusowi tak. Panu Jezusowi tak. I będziesz, jak tu jest powiedziane, że i mieszkał, i jadł u stołu, i mi poszedł, jadł u stołu króla, jak każdy z synów królewskich.